Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości poda komendę do wprowadzenia sztandaru Straży Marszałkowskiej. Na prawo! Chodź! Poczek sztandarowy! Sztandar prowadzić! Szanowni Państwo, uroczystą zbiórkę rozpocznie odtworzenie hymnu państwowego. Thank you.
35 ust. 2 i artykułu 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej, szef Kancelarii Sejmu rozkazem personalnym nr 20/2021 z dnia 21 października 2021 roku mianował aplikanta Kamilę Sensołę, aplikanta Ewelinę Połucką, aplikanta Piotra Tetkowskiego, aplikanta Rafała Marwelta, aplikanta Łukasza Gołębiewskiego, aplikanta Daniela Rzepkowskiego na stopień starszego aplikanta z dniem 11 listopada 2021 roku. Na radiu! Dziękuję, pani minister. Na pierwszy stopień w Korpusie Oficerskim Straży Marszałkowskiej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2021 roku nr 112/82/2021 o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski na podstawie artykułu 35 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej z dniem 11 listopada 2021 roku na wniosek Marszałka Sejmu mianowani zostają na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej. Starszy strażnik Cegłowski Mariusz. Aspirant Drozd Andrzej. Aspirant Czarnota Andrzej. Aspirant Główka Andrzej. Aspirant Kowalik Ireneusz. Aspirant Kuras Marek. Postanowienie podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Na radiu! Proszę marszałek Sejmu panią Elżbietę Witek oraz komendanta Straży Marszałkowskiej nadkomisarza Michała Sadonia o dokonanie promocji na stopień podkomisarza wyznaczonych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Prezentuj. Hej! Na lewo. Chodź!
komisarz Ireneusz Kowalik. Podkomisarz Andrzej Drozd. Podkomisarz Marek Kuras. Podkomisarz Andrzej Główka. Podkomisarz Andrzej Czarnota. Podkomisarz Mariusz Cegłowski. Dziękuję, pani marszałek. Marszałek Sejmu, panią Elżbietę Witek, o zabranie głosu. Szanowni państwo, marszałkowie Sejmu i Senatu, pani minister, panowie komendanci, szanowni państwa, przede wszystkim panie i panowie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Spotykamy się dzisiaj na niezwykle ważnej dla państwa, ale także dla nas uroczystości. I to uroczystości, która odbywa się w przeddzień święta odzyskania przez Polskę niepodległości. To uroczystość promocji na pierwszy stopień oficerski, a także na kolejne stopnie w Korpusie Szeregowym. Znamy się doskonale, widujemy się tutaj codziennie. I mogę państwa zapewnić, że zarówno ja, jak i moi koledzy wicemarszałkowie Sejmu i Senatu darzą was ogromnym szacunkiem i zawsze bardzo ciepło wypowiadają się o tym, w jaki sposób pełnicie swoją służbę. A to jest służba wyjątkowa. Pamiętajcie państwo, że to wy jesteście tą pierwszą wizytówką Parlamentu Polskiego. Kiedy ktoś do niego wchodzi, poseł, senator, obywatel, to widzi was, spotyka się z wami. Ten dzisiejszy dzień i ta promocja to jest ogromne wyróżnienie dla was, a ten dzień, przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości jest też symboliczny, ponieważ wszystkie służby mundurowe są spadkobiercami, także i wy, idei niepodległościowych. Ten ważny dla państwa dzień wiąże się nie tylko z awansem, ale wiąże się także z większą
odpowiedzialnością i wymaganiami, jakie będziemy Wam stawiać. Bardzo Wam dziękuję za dotychczasową służbę, za to, jak się prezentujecie, dlatego że nie tylko tutaj w parlamencie wspieracie mnie, moich kolegów wicemarszałków, ale także wspieracie parlamentarzystów, służycie radą i pomocą tym, którzy do polskiego parlamentu przychodzą. Dbacie o bezpieczeństwo i porządek nie tylko na terenie parlamentu, ale także we wszystkich budynkach, które należą do Sejmu. Bardzo Wam za to dzisiaj dziękujemy i apeluję z tego miejsca do tych, którzy będą decydować, wydawać rozkazy, którzy będą mieć swoich podwładnych. Pamiętajcie Państwo, że w pierwszym rzędzie wymagamy od strażników Straży Marszałkowskiej wysokiej kultury osobistej, bo jak powiedziałam, to jest to pierwsze zetknięcie z parlamentem, to jest zetknięcie właśnie z Wami. Do tej pory bardzo godnie reprezentowaliście tę służbę i muszę powiedzieć, że moi koledzy przewodniczący innych parlamentów, kiedy do nas przyjeżdżają z wizytą, naprawdę zazdroszczą nam tej formacji. Oprócz tego, że pilnujecie bezpieczeństwa i porządku, to także godnie reprezentujecie polski parlament na ważnych uroczystościach państwowych. Dziękuję za to serdecznie i apeluję o to, żebyście Państwo z wielką determinacją, odpowiedzialnością, jeszcze większą niż do tej pory, tę swoją służbę pełnili. Służbę ważną, ona wymaga od Was odporności nie tylko fizycznej, ale także odporności psychicznej. Nie każdy może zostać strażnikiem Straży Marszałkowskiej. To jest formacja elitarna i miejcie Państwo tego świadomość. Dziś przy okazji tej uroczystości wszyscy, dziękując Wam, gratulujemy tego awansu na pierwszy stopień oficerski, na wyższe stopnie w Korpusie Szeregowym. Życzymy Wam, żeby ta służba przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji. Gratulacje dla Was, ale także pozdrowienia dla Waszych najbliższych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. O zabranie głosu proszę komendanta Straży Marszałkowskiej nadkomisarza Michała Sadonia. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Goście, Funkcjonariusze. W dniu dzisiejszym z okazji Narodowego Święta Niepodległości chciałbym pogratulować awansów na wyższe stopnie w Korpusie Szeregowym. Wasz trud, zaangażowanie i serce wkładane w Waszą codzienną służbę zostały dzisiaj docenione. Jestem przekonany, że zachęcą Was do jeszcze cięższej i rzetelniejszej służby. Gratuluję awansów na pierwszy stopień w Korpusie Oficerskim. Jako komendant Straży Marszałkowskiej pozwolę sobie po raz pierwszy zwrócić się publicznie i oficjalnie do mianowanych w Korpusie Oficerskim w ten sposób. Panowie oficerowie, w dniu dzisiejszym dołączyliście do grona oficerów Straży Marszałkowskiej. To osiągnięcie, którego jeszcze raz Wam winszuję. Spełniliście warunki ustawowe oraz odbyliście szkolenie specjalistyczne, zakończone pozytywnie znanym egzaminem. Dlatego w dniu dzisiejszym mogliście zostać mianowani na pierwszy stopień w Korpusie Oficerskim. To ogromne wyróżnienie, które otwiera nowe możliwości Waszej kariery zawodowej. Pamiętajcie, że oprócz zaszczytów, kompetencji, szacunku, honorów oraz prestiżu spoczywają na Was jeszcze większe obowiązki, związane nie tylko z ustawowymi zadaniami Straży Marszałkowskiej, ale również z funkcjonowaniem całego Parlamentu. To zobowiązanie do dalszej służby i odpowiedzialność. Chciałbym przypomnieć i podkreślić, że otrzymany przez Was stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Marszałka Sejmu. A więc wiara w Wasze umiejętności i okazane Wam zaufanie są ogromne. Jako komendant Straży Marszałkowskiej liczę na Was. Wierzę, że swoją wiedzę, zdolności i zaangażowanie wykorzystacie jak najlepiej do budowania wizerunku Straży Marszałkowskiej jako formacji kompetentnej, gotowej sprostać każdemu wyzwaniu. Jeszcze raz z tego miejsca gratuluję każdemu z osobna dzisiejszych awansów. Życzę Wam kolejnych sukcesów zawodowych oraz płynącej z nich satysfakcji. Szanowni Państwo,
Wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystości chciałbym w imieniu Straży Marszałkowskiej serdecznie podziękować za przybycie i okazane wsparcie. Ku chwale ojczyzny. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość dobiegła końca. Za chwilę dowódca uroczystości poda komendy do odprowadzenia sztandaru i złoży meldunek marszałek Sejmu o zakończeniu zbiórki. Na ramię! Prezentuj! Na lewo! Chodź! Poszedł sztandarowy. Sztandar! Odprowadzić! Pani marszałek, szanowni państwo, dziękuję za udział w uroczystości. Szanowna pani marszałek, szanowna pani minister, panowie komendanci, zapraszam do wspólnego zdjęcia z funkcjonariuszami.